Forum Radia Rock Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest Piotr Adamczyk, były wicemarszałek województwa łódzkiego. Witam serdecznie naszych słuchaczy, pozdrawiam, witam panią redaktor. I zaczniemy od katastrofy budowlanej w Łodzi. Runęła kamienica, pod którą drążono tunel. To ta kamienica przy ulicy 1 Maja 23. Byłam, oglądałam. Nie wygląda to dobrze, ale władze Łodzi rzeczywiście tutaj się spisały, bo pomagają. Z jednej strony pomagają, choć z drugiej strony nie upewniły się z tego, co piszą, informują media, czy firma, która kopie, czy też PKP tak naprawdę, czy mają ubezpieczenie na taką sytuację. Miejmy nadzieję, że tak, że będzie można dojść do odszkodowania, no bo rzeczywiście straty tych mieszkańców są dramatyczne. Już pierwszy taki przypadek zdarzył się w piątek 6 września, kiedy to 65-letni lokator stracił kilka sekund dorobek całego życia, a więc to są potężne straty. No, nie wyobrażam sobie, żeby tutaj miasto i również ubezpieczyciel nie stanęło na wysokości zadania i nie znalazło rozwiązania po pierwsze na pokrycie strat, a po drugie na szybkie znalezienie jakiegoś lokum, no bo to sytuacja ekstraordynaryjna. No, mieliśmy jakby obawy wcześniej, kiedy była decyzja o tym, żeby kopać pod Łodzią, mieliśmy takie obawy, że te tarcze, które będą kopały te tunele, że przechodząc przez tą starą część Łodzi, gdzie są stare kamienice, no że może dochodzić do takich sytuacji zawaleń. Na szczęście w związku z takimi obawami mieszkańcy tychże kamienic są wyprowadzani z tych kamienic. Niemniej no, straty materialne są bardzo znaczące. To, że są wyprowadzani, to rzeczywiście to może dobrze na czas tego drążenia, tylko tak, że się kamienica zawaliła, to świadczy o tym, że te stare kamienice nie wytrzymują takich, bo tam są chyba jakieś drgania, tak mi się wydaje, nie znam się na tym, ale chyba oczywiście. Tak to wygląda, więc nie wiem, jak to będzie dalej wyglądało. No, obawiam się, że może wyglądać podobnie, to znaczy, że spodziewajmy się kolejnych takich katastrof na trasie, gdzie te tarcze będą przychodziły, bo to no, oczywista jest rzecz, że te kamienice mają już tak wiele lat, a te drgania na pewno są na tyle duże, że no, może dochodzić do tego typu katastrof. Dobrze, to teraz mamy taką bulwersującą sprawę. Od kilku dni o tym się mówi. Znany w Polsce jako dziennikarz Pablo González, który okazał się rosyjskim szpiegiem Pawłem Rubcowem, działającym na rzecz GRU, w końcu lipca opuścił polski areszt w ramach wymiany więźniów między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Zanim jednak wrócił do Rosji, poznał wszystko, co zebrano na niego w polskim śledztwie. Taka procedura, podobno tak twierdzi prokuratura, że nie można było mu odmówić dostępu do akt, nawet do tych tajnych. No a pracownicy i ludzie służb są z kolei innego zdania. Jak to wygląda według pana? No właśnie, to jest dość ciekawa sprawa, bo z jednej strony mamy sytuację, kiedy udostępnia się nawet tę część niejawną akt doświadczonemu agentowi, który nie tyle może tam nazwiska poznał osób, które działały, rozpracowując go, ale metody na pewno są to dla takiego doświadczonego człowieka niewątpliwie skarbnicą wiedzy. No i służby, czy też prokuratura tłumaczy się, że jest konieczność zapoznania się osobie, która już ma zakończone postępowanie tych akt. No a ciekawe, że księdzu Olszewskiemu czy paniom, które zostały aresztowane, takie akta nie zostały udostępnione. To jakaś jest dualizm według mnie dziwny. I rzeczywiście to, co pani powiedziała, że z jednej strony tu powołują się na artykuł 321 Kodeksu Postępowania Karnego, gdzie jest co prawda mowa o tym, że udostępnia się w określonych po tym, jak postępowanie zostanie zakończone, udostępnia się podejrzanemu akta. Ale jest też artykuł 156, który mówi, że jeżeli nie zachodzi potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub ochrony, czyli jeżeli nie zachodzi jakaś coś, co jest jakąś przesłanką wykluczającą, to rzeczywiście takie akta należy udostępnić, ale jeśli nie zachodzi. Ale tutaj jest również w tych wykluczeniach mowa o ochronie ważnego interesu państwa. No to jeżeli mamy do czynienia ze szpiegiem,
jakiegokolwiek i państwa, już nie mówiąc o szpiegu z Rosji, no to zawsze jest tutaj ważny interes państwa, który musi być chroniony, więc rzeczywiście jest to jakieś niezrozumienie albo niedoczytanie, albo nieznajomość prawa, że, albo i logiki oczywiście postępowania, no bo to zdaje się, że prokuratura rzeczywiście nie ma racji co do tego wyciągnięcia w toku przeglądania przepisów informacji, że jednak nie musiała udostępniać temu szpiegowi akt sprawy. Inna sprawa jest, czy prokurator w ogóle też wiedział o tym, że trwa procedura jakaś wymiany tychże osób, które zostały złapane, ale to jakby jest na boku, bo moim zdaniem nawet gdyby nie było procesu trwającego, pewnie tajnego procesu wymiany więźniów, to i tak temu szpiegowi nie powinno się udostępniać tychże akt, bo on kiedyś, prawda, wyjdzie, bo on może mieć jakiś kontakt i powiadomić o tym, jakie metody stosowane są przez polskie służby, co już jest niebezpieczne dla interesu naszego państwa. W związku z tym myślę, że nie powinno się udostępniać, zwłaszcza tej części niejawnej akty postępowania. Jak zwał, tak zwał, mówiąc kolokwialnie, ale rzeczywiście jest to sytuacja chyba ze szkodą dla państwa polskiego, bo nie można się tłumaczyć tutaj niewiedzą, nieznajomością, niezrozumieniem. No tutaj ewidentnie nie powinno dojść do takiej sytuacji. Ale absolutnie się zgadzam. Nie wolno, by nasze interesy, naszego państwa, naszej społeczności, by one były narażone, bo mamy do czynienia z niewątpliwie wyszkolonym agentem obcego wywiadu. No, proszę Państwa, to nie jest zabawa. To jest naprawdę bardzo poważna sprawa, więc tutaj nie można, absolutnie prokuratura czy ktokolwiek inny nie może tłumaczyć się jakąś pomyłką, nieznajomością prawa, czy też naginać rzeczywistość, no, że wie musiała. Pan, kogo to obchodzi, że się prokurator pomylił? To wie pan, mnie to nie obchodzi. Prokurator nie od tego jest, żeby się mylił. Ma działać na korzyść państwa polskiego, a nie na korzyść jakiegoś szpiega. Ale absolutnie, szpiega, mało tego, to w tym momencie możemy mówić na korzyść obcego państwa, bo ten szpieg, jeżeli pozyskał jakieś informacje, no to natychmiast te informacje znalazły się w zasobach wiedzy obcego państwa, które niewątpliwie jest nam przeciwne, a więc to jest naprawdę duża, duża afera. Przez Polskę przetacza się fala zwolnień i choć eksperci uspokajają, że skala zjawiska nie jest na tyle duża, by budziła niepokój, to trudno nie zauważyć, że niemal każdego miesiąca pojawiają się nowe informacje o redukcji etatów. No i powiem, że taka mapa pojawiła się, zwolnienia w Polsce w tym roku. No, na przykład w Łodzi, Beko, w Aleksandrowie Łódzkim ABB, w Pabianicach Polska Dystrybucja Alkoholi. Co my tu jeszcze mamy? Płock, Levi Strauss, Xaverów, no, jakiś Trix, Tekstylia. No nie wspomnę tutaj, że nowy prezes poczty zapowiedział zwolnienia grupowe. Choć na razie jeszcze nie dokonał tego i jest duża, bardziej medialna, może jakieś takie puszczenie balonu próbnego, żeby sprawdzić, czy jaka będzie reakcja. No, związkowcy bardzo dużo na ten temat mówią, obawiając się, no bo to mówimy o 10 tysiącach osób, które byłyby do zwolnienia zgodnie z medialnymi przekazami. No ale rzeczywiście za tym idą kolejne firmy. Ta mapa pokazuje dość dużo już tych firm i przede wszystkim osób, które idą do zwolnienia. No my mamy tragedię niestety rzeczywiście w naszym województwie. Firma Beko, najnowsza sprawa, to jest około 1000 osób tylko w Łodzi, a około 800 we Wrocławiu. No, ten ABB pani przytoczyła również, to jest kolejna firma duża, która może zwolnić około 400 osób, tak? Będą kolejne pewnie firmy, i które też będą najprawdopodobniej zwalniały. No niestety nie ma dobrego rynku, dobrego klimatu dla firm, na funkcjonowania firm w naszym kraju. Uśmiechnięta Polska, rząd Donalda Tuska nie tworzy takich warunków, coś się zmieniło. I inne kraje, niewątpliwie nawet w Europie,
dają takie pakiety pomocowe, czy też niższe koszty funkcjonowania, niższy koszt pracy, który powoduje, że firma błyskawicznie podejmuje decyzję o tym, że kończy działalność w jednym państwie, przenosi się z łatwością, bo to dzisiaj takie blaszaki, nazwijmy to, stawia się w bardzo krótkim terminie, a korzyści płynące z czy to sfery podatkowej, czy to sfery opłat związanej z klimatem, kosztami pracy i tak dalej, są na tyle duże, że koszt budowy takiej fabryki i szybkość jej stawiania powoduje, że firma bardzo szybko podejmuje decyzję i przenosi po prostu swoje zakłady. No dramat dla niewątpliwie wielu rodzin w naszym mieście Łodzi, ale i w całym województwie. Myślę, że to jest powód już taki żółta kartka dla tego rządu, dzwonek alarmowy powinien się odezwać i ten rząd powinien naprawdę podjąć działania, które powstrzymają eksodus, zwłaszcza takich znanych marek, które niewątpliwie przez samą obecność w naszym mieście, czy w naszym województwie, czy w naszym państwie, powodują, że inne znane marki też, czy też kooperanci, czy też po prostu patrzą też inne firmy znane, gdzie ta firma inna jest i tam się również lokowały do tej pory. No jeżeli następuje eksodus, to oczywiście działa to też, że ta kula śnieżna się nakręca i te inne firmy, znane marki również zaczynają się rozglądać, gdzie ta firma, która być może z nimi czasami konkurowała, albo była po prostu znaną marką, gdzie ona się przeniosła. No, obym nie, tutaj nie był takim prorokiem złym, że jednak za chwilę będziemy mieli więcej do czynienia z takimi dramatycznymi informacjami, ale jeżeli warunki się nie zmienią do funkcjonowania firmy, jeżeli rząd nie stanie na wysokości zadania i nie zmieni jakiegoś pakietu dla firm, to niestety takie sytuacje będą coraz częściej do nas docierały. Teraz mamy kolejną sprawę, bo plany rozbudowy lotniska we Frankfurcie znowu podzieliło scenę polityczną, bo na przykład Sławomir Mentzen, to on jest z Konfederacji, mówi, że mamy CPK, CPK powstanie i to do 2030 roku. Niestety we Frankfurcie z kolei pełnomocnik rządu do spraw CPK Maciej Lasek powiedział, że politycy opozycji absolutnie nie wiedzą, o czym mówią. No na pewno, no, zawsze opozycja nie wie, o czym mówi, a rząd wie, o czym mówi. No, przypominają się mi słowa chyba premiera Morawieckiego, który kilka lat temu już ładnych powiedział, że po co lotnisko, według Platformy oczywiście, po co lotnisko w Polsce, skoro jest w Berlinie. No, dzisiaj wiemy, że będzie we Frankfurcie rozbudowane lotnisko. Pan Maciej Lasek mówi, że to przecież tylko za 600 milionów euro to lotnisko w Frankfurcie, a my mieliśmy CPK budować za 10 miliardów euro. No i że w związku z tym to jednak u nas jest za drogo. No proszę Państwa, my mieliśmy budować od nowa, a oni mieli tylko rozbudować. To jest potężna różnica, ale kiedy pan Maciej Lasek powiedział, że należałoby u nas może też pomyśleć jednak o rozbudowie, to dostał pytania szybko, ale gdzie? Czy Okęcie? No to gdzie? Tam nie ma już miejsca. Może Radom albo Łódź. No takie potężne lotniska rozbudować się nie da tutaj w tych miejscach. I dlatego było wskazane inna lokalizacja. Natomiast pan Maciej Lasek już na to pytanie nie potrafił odpowiedzieć, które to lotnisko miał na myśli, mówiąc o rozbudowie. Natomiast tak naprawdę tracimy dziesiątki miliardów złotych związanych, jeśli dojdzie do tego, że w Frankfurcie zostanie ono rozbudowane, a u nas nie powstanie, no tracimy ogromne, ogromne pieniądze z cła towarów, które przepływają przez takowe lotnisko. Przecież na tym polegał właśnie ten biznes, który miał naszemu krajowi stworzyć potężne możliwości rozwoju firm, które tutaj by funkcjonowały, ale również potężny dopływ gotówki do polskiego budżetu z ceł towarów, które płyną do tej części Europy. No, jak widać, obecna władza nie potrafi z jednej strony, o czym wspominaliśmy przed chwilą, zatrzymać firm, dać im odpowiednie warunki, a z drugiej strony traci olbrzymie szanse rozwojowe, oddając pole Niemcom do Frankfurtu, aby oni wykorzystali ten pomysł tak naprawdę, który my mieliśmy dużo, dużo wcześniej. Przykre to,
Nie potrafię zrozumieć, dlaczego w ten sposób oddajemy te możliwości. Dobrze, a zapytam pana jeszcze o grupę Azoty Puławy, bo zarząd powiadomił 29 sierpnia związki zawodowe o zamiarze wypowiedzenia zakładowego układu zbiorowego pracy. Co to znaczy? No to znaczy, że kolejny zakład, który traci płynność, i zarząd postanowił natychmiast wdrożyć taką szokową terapię dla firmy poprzez wymówienie układu zbiorowego ze związkami zawodowymi. No, związki z kolei odpowiadają, że błędy w zarządzaniu przedsiębiorstwem w ostatnim czasie były tak duże oraz czynniki zewnętrzne jak pandemia czy wybuch wojny na Ukrainie, no to spowodowały, że ten zakład ma się bardzo źle, ale wskazały również na coś ciekawego bardzo, bo według związkowców niekontrolowany import rosyjskich, uwaga, rosyjskich nawozów, które według ich wiedzy są reeksportowane przez Ukrainę i one nie są obciążone kosztami klimatycznymi, sprawia, że te produkty, które są w Puławach produkowane, no nie mają takiego popytu, one są niewątpliwie droższe, bo koszty, które są nakładane na te zakłady tak zwane klimatyczne, no podrażają je, a więc ten reeksport rosyjskich nawozów przez Ukrainę powoduje, że to niestety ten popyt na towary z Puław jest mniejszy. To powoduje z kolei brak dopływu gotówki ze sprzedaży. No i mamy gotowy patent na to, żeby te Azoty Puławy miały potężne problemy finansowe. Dużo, jak widać, dużo, jeśli to jest prawda, to dużo zależy jednak znowuż od rządu, który powinien tego typu niekontrolowany import rosyjskich nawozów powstrzymać, nawet jeżeli on idzie do nas przez Ukrainę. Żyjemy w trudnych czasach i chciałam pana zapytać, czy tutaj jest możliwość porozumienia wszystkich środowisk politycznych z prawa, z lewa, no wszystkich, bo chyba to leży w interesie Polski. Panie redaktor, wydawałoby się, że takim łączącym nas wszystkich z lewa, z prawa, ze środka tematem jest bezpieczeństwo naszego kraju. I to w wielu aspektach, odpoczynając od uchodźców przedzierających się przez białoruską granicę po groźbę ataków wprost wojny, zwłaszcza ze strony Rosji. O ile w tym drugim przypadku myślę, że jest zgoda na to, że to zagrożenie istnieje, że trzeba się przygotowywać, lecz już metody niekoniecznie zgadzają się już wszyscy, czy kupować to ten sprzęt, czy inny. O tyle, jeśli chodzi o niebezpieczeństwo związane z przekraczaniem nielegalnym granicy, no to jak pamiętam, no nie zawsze były te jednakowe myślenie stosowane co do, czy należy, jak należy postępować, czy budować mur, czy nie budować muru. Pamiętamy te dziwne chocki, klocki na granicy, kiedy to ze śpiworami posłowie biegali, robiąc cyrk na granicy. No, to niestety są wyjątkowe tematy, które być może mogłyby nas w jakiś sposób połączyć w jednakowym myśleniu, jakby patrząc na polską rację stanu. Natomiast powiedziałbym, że gro innych tematów, to już niestety trudno znaleźć taką jednomyślność całej klasy politycznej, ba, powiedziałbym, że nawet w obozie rządzącym, który przecież składa się z trzech, czterech, a nawet czasami wymieniają inni, wiele, wiele innych środowisk, które znajdują się w szeroko pojętym obozie dzisiaj rządzącym, to tam nawet trudno znaleźć jednomyślność co do wszystkich tematów, które są poruszane, bo czy niedziele wolne, czy pracujące, czy składka zdrowotna ma być obniżona, albo w jaki sposób obniżona, o co tutaj lewica mówi co innego, PSL mówi co innego. No tych tematów, które ten obóz tam rozsadzają od środka, które wzajemnie nie mogą sobie uzgodnić, no jest multum. Nie wiem w zasadzie, czy nam nawet wewnątrz tego obozu jest jakiś temat, który ich w całości łączy.
No to jeżeli tam nie ma takiej jedności myślenia, no to cóż mówić jeszcze, jeżeli chodzi o opozycję, która z natury rzeczy no niekoniecznie musi się zgadzać z rządzącymi. Dlatego też, jak pani pyta mnie o tematy, to wyjątkowo może wymieniłbym tematy, które łączą całą klasę polityczną, takie najbardziej drastyczne tematy związane z bezpieczeństwem naszego kraju. Tutaj powiedzmy, że dostrzegam jakieś zrozumienie wszystkich środowisk. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Radia Parada był były wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Adamczyk. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Forum Radia Rok Parada.